Dlaczego zdecydowaliśmy się na likwidację sądu rejonowego w Szczecinie i powołanie dwóch sądów? Ponieważ to nie jest podział sądów, ale z dniem 1 stycznia likwidujemy sąd rejonowy w Szczecinie, a w jego miejsce powołujemy te dwa sądy, o których Państwu mówiłem. Ja tak podkreślam, ale ich prawidłowa nazwa brzmi następująco. Sąd rejonowy w Szczecin Centrum w Szczecinie i Sąd rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie. 1 lipca 2005 roku zostałem prezesem Sądu Okręgowego w Szczecinie. Muszę powiedzieć, że już od pewnego czasu, gdy się zastanawiałem nad potrzebami, jakie ma sądownictwo, dostrzegałem konieczność usprawnienia przede wszystkim Sądu Rejonowego w Szczecinie. Wszystkich sędziów w naszym okręgu jest 334, a jeżeli zważymy na to, że w samym Sądzie Rejonowym w Szczecinie pracuje ich 154, to wydaje mi się, iż to już wskazuje na to, iż ten sąd jest bardzo duży, bo jest rzeczywiście bardzo duży. W tym sądzie mieliśmy początkowo 22 wydziały, rok temu został utworzony, półtora rok temu został utworzony jeszcze jeden z wydziałów, mianowicie Wydział 23 Rejestru Zastawów, a więc 23 ogromne wydziały, w każdym z tych wydziałów po kilkunastu, czasem po kilku tylko sędziów, ale w każdym razie zarządzanie tak dużym molochem było po prostu bardzo trudne i był on ten sąd niesprawny. Uważaliśmy, że istnieje konieczność usprawnienia pracy sądu, by sprawy, które do nas trafiają, były załatwiane szybciej.